Kacper Bisans przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Mimo, że jestem na krótkim urlopie, to oczywiście wtorek, to oznacza Smart Life, także dziś będzie bardzo konkretnie, ale też bardzo reklamowo. Jest moja książka 138, moja i Karola Chojnackiego, mojego wspólnika. I dziś chciałem się podzielić z Tobą jedną z technik z tej książki. A o czym ona jest? Bo 138 brzmi enigmatycznie, brzmi tak tajemniczo. Już mogę zdradzić, że 138 oznacza 138 technik na zwiększenie kasy w Twojej firmie. I napisaliśmy to na podstawie doświadczeń zarówno Karola, jak i moich oraz firm, z których korzystamy lub którymi się przyjaźnimy, tak aby zobaczyć to w całość i aby było bardzo konkretnie. No bo książka ma, ile ona ma? 535 stron, a 138 technik daje nam mniej więcej jedną technikę na 4 strony, także tam nie ma jakiś opowiastek, przypowiedni i tak dalej, tylko po prostu jest konkret. I dzisiaj chciałem pokazać Ci jedną z technik, czyli jesteś do przodu już 50 groszy, bo książka kosztuje 69, każda technika kosztuje 50 groszy. Przepraszam bardzo, z techniki 138, czyli 2 razy 69, czyli jedna technika kosztuje właśnie 50 groszy. No i co? I mamy technikę, która się nazywa 99 firm tego nie robi, mimo że jest darmowe. I chciałem Ci to zdradzić, bo to jest coś super, naprawdę super. Zresztą zobaczysz to, jeżeli kupisz książkę, to zobaczysz na własnej skórze, jak to działa w praktyce u nas. Technika polega na tym, że mamy sklep internetowy i po zakupie każdy z klientów widział komunikat, który mniej więcej mówił to: fajnie kupiłeś, to teraz nara, czekaj na paczkę. Czyli jak w każdym sklepie. Nieważne, czy kupisz coś na Zalando, na Adidas.pl, czy na Expertia.com.pl do tamtego czasu. I właśnie tutaj opisałem technikę, którą wykorzystujemy, czyli wpadliśmy na pomysł, że możemy w tym miejscu po zakupie zrobić dwie rzeczy. Albo coś podstępnie, nikczemnie dosprzedać, czyli po prostu ktoś widzi, że kupił książkę, a tu może jeszcze dokupić sobie jakiegoś, nie wiem, e-booka. Ale stwierdziliśmy, że mamy z czego żyć i nie musimy tak po chamsku dosprzedawać, więc stwierdziliśmy, że możemy tej przestrzeni użyć inaczej i daliśmy film. Daliśmy film, który polega na tym, że ja stoję po prawej stronie Maćka, Maciek na środku, po lewej stronie stoi Karol, czyli jakby taki trzon naszej firmy. I właśnie w tym miejscu mówimy do klienta, że dziękujemy za to, że jest naszym klientem i zawsze na jego część wtedy otwieramy szampana. I Maciek dostaje ode mnie szablę, od Karola dostaje szampana i szablon otwiera. Czy to wyszło? Jak to wyszło, to zobaczysz po zakupie książki. Natomiast ogólnie w ten sposób dziękujemy klientom. I jest to bardzo proste, bo zakup szabli, okej, szabla tam kosztuje trochę, ale szampan to kosztuje od 5 do kilkudziesięciu złotych, takich, które można otworzyć. Także nie ma z tym problemu. I ta technika jest o tyle fajna, że nieważne, czy sprzedajesz coś tak jak my, e-commerce'owo, czy sprzedajesz balustrady. Bo jeżeli sprzedajesz balustrady, to też możesz użyć tej techniki, tylko nieco inaczej. Ja bym to widział w ten sposób, że zawsze po zrobieniu roboty możesz nagrać film, kiedy otwierasz szampana, czy robisz cokolwiek innego i wysłać klientowi, że hej, skończyliśmy, teraz na swoją część pijemy szampana, na przykład. Byłoby to ciekawe. Albo jeżeli masz z kolei firmę, która polega na tym, że klient często powraca, czyli nie tak jak u nas, że ktoś kupuje książkę raz na pół roku, no to jeżeli ktoś od ciebie kupuje regularnie co miesiąc, takich filmów możesz stworzyć 12 różnych. Pomysłów chyba ci nie braknie, ale no, przykładowy pomysł, który też tutaj opisałem, to jest taki, że na końcu zamówienia ty lub osoba, która jest na przykład dyrektorem u was w firmie, ale ty jako prezes mówisz: gratulacje, jesteś moim klientem, także pozwól, że uścisnę ci dłoń jako uścisk dłoni prezesa. Można się tym bawić, taką konwencją. Można to robić na różne sposoby i nie ma problemu, żeby trochę popłynąć bardziej. Tego praktycznie nikt nie robi. Robi to trochę nasz gość, który był u nas w Ekspercie Bentleyu, Rafał Brzoska, czyli twórca Impostu. On z kolei do maili dołącza film. Taki wesoły film z muzyczką i to jest fajne. Natomiast uważam, że nie każdy o tym wie w ogóle, że taki film w Impoście jest. Widziałaś o tym? Że jest taki film?
Mi poście? Uśmieszek, taka buźka. Kończymy na dziś. Tak. No właśnie, okej. Okay. No to moja żona wiedziała, ale nie każdy pewnie wie, bo używamy apki, nie widzimy tych filmów, nie patrzymy na te maile często. Ta książka jest bestsellerem, to znaczy jeszcze nie jest, ale wiemy, że będzie. Dlaczego? Ja jestem teraz na urlopie, ale już dostałem dzisiaj rano cynka, że tych książek poszło od czwartku, mamy dzisiaj wtorek, ponad 600. To jest niezły wynik. Natomiast my wiemy, co robimy. My opowiadamy o marketingu, który my praktykujemy, czyli to nie jest tak, że sobie wymyślamy, patrzymy, jak działa 100 firm i wypisujemy ich najlepsze cechy, bo to byłoby mało praktyczne. Tutaj po prostu jest prawda. Tu jest to, co działa i działa to i w małych firmach, i w średnich, i nawet jeżeli masz korporację, która działa na całą Polskę i jesteś naprawdę top of the top, i tak coś z tej książki wyciągniesz, tylko pewnie w Twoim przypadku będzie to jedna, dwie techniki, a ktoś, kto dopiero zaczyna, weźmie sobie 50 technik. Bo oczywiście nie każda technika będzie pasowała do każdego i tak naprawdę tych technik jest więcej, bo na przykład mamy tutaj 10 sposobów na dobrą sprzedaż na Allegro. Na 4, 5, 6, 8 stronach nie możemy zawrzeć często wszystkiego, ale zawieramy to, co jest najważniejsze i faktycznie to działa. Także z tej oto dżungli dziękuję Ci za wysłuchanie tego filmu, bo no wiem, że życie to dżungla i biznes to dżungla. Jeżeli chcesz mieć nie taki mały plastikowy nożyk, którym się przedzierasz, tylko chcesz mieć maczetę, to jest właśnie maczeta. Czyli coś, dzięki czemu faktycznie będziesz w tym biznesie szedł do przodu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, musisz to mieć. A jak Ci nie pasuje, zawsze możesz odesłać i Ci oddamy kasę. Także tak to wygląda. I co? Dzisiaj mam taką specjalną koszulkę. Hakuna Matata. Wszystkiego dobrego. Cześć. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.